Dziękuję za zaproszenie. Już tutaj zostałem pokrótce przedstawiony, więc może tylko dodam, że o ile specjalistą do spraw rozwoju regionalnego czy do spraw rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym się czuję, to nie czuję się specjalistą do spraw Polesia Lubelskiego w takim sensie, że nie jestem jego mieszkańcem, a w badaniach społecznych to jednak jest bardzo ważne, żeby polegać na wiedzy mieszkańców, więc ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyszłość Polesia Lubelskiego, bo to pytanie jest przede wszystkim do osób tę przyszłość kształtujących, czyli do państwa. Natomiast mogę wskazać pewne istotne czynniki czy pewne elementy kontekstu, na które trzeba brać pod uwagę, kiedy się myśli o przyszłości tego regionu. Więc tutaj tym moim zadaniem jest zarysowanie takich dwóch alternatywnych ścieżek rozwoju dla Polesia. Pierwsze to jest ścieżka oparta na intensywnym rozwoju lubelskiego zagłębia węglowego, czyli plany rozwoju Bogdanki, uruchamianie nowych złóż, marka regionu górniczego. Drugie to jest rozwój ukierunkowany na dziedzictwo naturalne i kulturowe, czyli wygaszanie wydobycia węgla i jednocześnie uruchamianie takich form rozwoju, które bazowałyby na właśnie tym dziedzictwie naturalnym i kulturowym, czyli turystyka, lokalne wytwórstwo. To powiem o tym trochę więcej w dalszej części. I teraz odpowiadając sobie na pytanie, jakby takie podstawowe pytanie o rozwój to w Polsce, to rzeczywiście kojarzy nam się pewnie to, że rozwój koncentruje się w wielkich miastach. I to jest jakby taka obserwacja, która na przestrzeni ostatnich dwóch dekad staje się coraz bardziej oczywista. Kiedyś mówiło się o podziale miasto-wieś, czy o podziale Polska Wschodnia, Polska Zachodnia. Teraz mamy przede wszystkim pod kątem rozwoju gospodarczego podział na wielkie miasta, takie jak tutaj widać, Warszawa, Poznań, Wrocław i całą resztę kraju. Natomiast na tym tle widać też tutaj, to jest mapa, taka podstawowa mapa zamożności na poziomie powiatów, że te powiaty, o których mówimy, powiaty Polesia Lubelskiego, to są miejsca relatywnie ubogie, tak? O niskim poziomie zamożności na tle całego kraju. Co więcej, jeśli spojrzymy na prognozę demograficzną, czyli na to, jak się będzie zmieniała liczba ludności w perspektywie do 2030 roku, to widzimy, że większość obszaru Polski będzie się wyludniała. To są te pomarańczowe, czerwone kolory i to dotyczy także tego regionu Polesia Lubelskiego. W zasadzie jedyne regiony, większe takie plamy zielone, to są te plamy otaczające właśnie te wielkie miasta, czyli to tam ściągają młodzi ludzie, to tam się osiedlają, to tam też będzie się rodziło w najbliższych latach więcej dzieci. Czyli tak naprawdę, jeśli spojrzymy na te pozostałe części kraju, te poza wielkomiejskie, to one nie są w stanie konkurować z wielkimi miastami. One muszą raczej pomyśleć nad tym, jaki znaleźć pomysł na siebie, który pozwoli się w pewnym sensie w tej rzeczywistości im odnaleźć. Czyli nad tym pomysłem na siebie będziemy się właśnie zastanawiać. No i teraz może warto powiedzieć, bo posługujemy się chętnie tym terminem rozwój, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój samo jakiegoś regionu, ale co należy pod tym rozumieć? I to jest taki krótki slajd teoretyczny, żeby państwo też wiedzieli, co ja mam na myśli, kiedy mówię o rozwoju. Więc pierwszy poziom, taki, który jest chyba najbardziej intuicyjnie zrozumiały, rozwój, to jest taki proces, który ma zapewnić dobre życie dla mieszkańców. Często to dobre życie zawężamy sobie także dlatego, że to akurat łatwo zmierzyć, do tego, do zamożności, czyli do tego, ile mamy pieniędzy. Natomiast warto pamiętać, że są tam też rzeczy, które czasem trudno zmierzyć, ale które mają bardzo duże znaczenie dla tego, czy to życie jest dobre, czyli na przykład jakie są relacje społeczne, jaki jest stan infrastruktury, czy w jak czystym środowisku żyjemy. Kolejne dwa punkty są może trochę mniej oczywiste, ale one są szczególnie istotne w czasach tak chwiejnych, tak niepewnych, jak przyszło nam współcześnie żyć. Więc pierwsza rzecz to kwestia adaptacji, czyli sprostania nowym wyzwaniom. Musimy się przyglądać trendom, które pojawiają się w otoczeniu i dostosowywać się do tych trendów, tak żeby odpowiadać na te wyzwania, które się pojawiają, zanim tak może metaforycznie te wyzwania się po nas przejadą. I druga rzecz, zrównoważony rozwój, czyli musimy patrzeć w przyszłość, musimy być świadomi tego, jakie konsekwencje będą przynosiły decyzje, które podejmujemy dzisiaj. I to jest to hasło zrównoważonego rozwoju, które pewnie państwo już niejednokrotnie słyszeli. Dobrze, to teraz spójrzmy na to, jak to wygląda w regionie Polesia Lubelskiego. Oczywiście nie ma idealnej miary, która by nam pokazała odpowiedź na te wszystkie trzy kryteria, które powiedziałem, dlatego zacznijmy od tego najbardziej oczywistego, od tego wymiaru pieniężnego, od poziomu zamożności. To jest wskaźnik dochodów własnych gmin na mieszkańca, czyli taki w uproszczeniu to jest wskaźnik zamożności, tak się przyjmuje w tych
tej dziedzinie, w której się zajmuję, bo to są dochody z podatków, jakie gmina ma. Podatki od nieruchomości, ale też udział w podatkach od osób fizycznych, od firm. I co tutaj widać na tym wykresie? Po pierwsze, widzimy, że jeśli chodzi o tutaj na tej osi, mamy poziom dochodów własnych gmin na mieszkańca w 2020 roku. Ewidentnie gmina Puchaczów jest tutaj najwyżej, ponad 6 tysięcy złotych, dwukrotnie więcej niż średnio w Polsce i to nas nie dziwi, prawda? Na terenie Puchaczowa działa kopalnia, która płaci ogromne podatki, jak na gminę Puchaczów, tak? Ogromne podatki. W efekcie ta gmina, rzeczywiście jej poziom zamożności jest znacznie wyższy, więc też i środki na przykład na inwestycje w drogi, to jest znacznie większe. Później te inne gminy nie są już aż tak bardzo zróżnicowane, aczkolwiek widzimy, że do najbiedniejszych gmin należą Stary Brus, Wola Uchruska, Hańsk, do trochę bogatszych Urszulin, Ludwin czy Cyców. Natomiast to, co jest istotne i na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to jest ta druga oś i te rąby takie fioletowe, czyli tempo rozwoju. Jeśli spojrzymy na ostatni okres 8 lat i spojrzymy na dynamikę rozwoju, czyli na to, jak te dochody własne gmin rosły, to zobaczymy nieco inny obraz. To znaczy, że w przypadku Puchaczowa, który faktycznie jest gminą zamożną, to tempo wzrostu było niższe niż dla Polski, niższe niż dla województwa lubelskiego. Natomiast dwie gminy, które wyróżniały się tempem rozwoju gospodarczego, to jest Urszulin i Wierzbica. I tu jest warto poszukać sobie odpowiedzi. Są też jeszcze kolejne gminy, takie jak Hańsk czy Cyców, które też notowały dosyć wysokie tempo rozwoju. I to jest dla nas sygnał, że w tych gminach, z gospodarką tych gmin, ale też z uwarunkowaniami tych gmin, dzieje się coś takiego, że tutaj te gminy jakby odpowiadają na jakieś istotne potrzeby. I zaraz możemy się zastanowić też wspólnie, na jakie potrzeby te gminy i gospodarki tych gmin są w stanie odpowiedzieć, że to tempo rozwoju notowane tutaj jest najszybsze. I teraz pierwsza ścieżka z tych wspomnianych na początku, czyli rozwój lubelskiego zagłębia węglowego. Jak to wygląda obecnie i jakie są plany? Czyli mamy tutaj, mapa pewnie Państwu znana już po tych kilku prezentacjach, które tutaj były, więc w skrócie ja skupię się tylko na tym wybiegnięciu w przyszłość, bo o tej przyszłości chcę, żebyśmy dzisiaj powiedzieli. Jeśli chodzi o Bogdankę, zasoby w obecnie eksploatowanym złożu wystarczą jeszcze na 20 lat przy utrzymaniu tego poziomu wydobycia 9 milionów ton na rok. Wydobycie w złożach już objętych koncesją, czyli tych, które tutaj widać, Ostrów i tam na południe i na wschód od tego złoża Bogdanka, czy tam pola, one łącznie pozwolą przedłużyć wydobycie jeszcze o 50 lat, do 2070 roku przy utrzymaniu tego poziomu 9 milionów ton rocznie. Oprócz tego firma Balamara, prywatna australijska firma, która prowadziła rozpoznanie w tym złożu Sawin i teraz cały czas deklaruje zainteresowanie przystąpieniem do wydobycia. I to wydobycie miałoby wynosić 6 milionów ton rocznie i biorąc pod uwagę zasobność tego złoża, to firma deklaruje, że będzie to złoże wystarczy jej na ponad 50 lat eksploatacji, czyli przy założeniu, że w ciągu kilku lat mogłaby rozpocząć tę eksploatację, sięgamy w przód do 2075 roku, może kilka lat później. Czyli mamy przed sobą perspektywę 50 lat wydobycia 15 milionów ton węgla rocznie, czyli ponad to, co jest wydobywane obecnie, czyli ten poziom około 8-9 milionów ton. I teraz warto spojrzeć na te plany w kontekście właśnie trendów globalnych, europejskich, tak żeby zobaczyć, na ile to wybiega naprzód, naprzeciw tym wyzwaniom, tym trendom, które obserwujemy. Więc pierwsza rzecz, porozumienie paryskie, to jest to porozumienie podpisane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych przez większość krajów na świecie, w tym także Polskę, w tym Unię Europejską, które zakłada, że aby uniknąć katastrofy klimatycznej, musimy w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zredukować nasze emisje dwutlenku węgla do zera. Wymaga to jak najszybszego odejścia od węgla. W krajach Unii powinno się to wydarzyć do 2030 roku. Alternatywą jest katastrofa klimatyczna. Więc co Unia Europejska, odpowiadając na tę deklarację i na to porozumienie paryskie, postawiła sobie za cel redukcję emisji do o 55% w perspektywie 2030 roku i spadek udziału węgla w produkcji energii do poziomu 2% już do 2030 roku. Wszystkie kraje unijne, oprócz Polski, zadeklarowały odejście od wydobycia węgla, od zużycia węgla w energetyce,
Taką najpóźniejszą datę wyznaczyły sobie Niemcy, 2038 rok, ale zdecydowana większość państw wyznaczyła sobie tę datę do 2030 lub nawet wcześniej, aby spełnić właśnie te kryteria, które Unia Europejska sformułowała. I oczywiście to jest tak, że pewnym regionom będzie trudniej odejść od węgla, pewne regiony poniosą tego koszt. I to także dotyczy Polski i takich regionów jak Śląsk, Lubelszczyzna czy Dolny Śląsk, bo mówimy też o węglu brunatnym. Dlatego powstał mechanizm sprawiedliwej transformacji, czyli 70 miliardów euro rozpisanych na najbliższe kilka lat, które mają pomóc w tym procesie odchodzenia od węgla. Natomiast warunkiem utrzymania tych środków przez regiony jest deklaracja zamknięcia kopalń lub znaczącej redukcji wydobycia do 2030 roku. I jeszcze jedna informacja też z tego trendu takiego powiedzmy globalnego. Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że już w 2035 roku węgiel stanie się najdroższym źródłem energii, droższym nawet niż atom, ze względu właśnie na te... Podczas kiedy technologia będzie powodowała spadek kosztów innych typów energii, to węgiel będzie cały czas drożał w przeliczeniu na megawattogodzinę. I teraz przyszłość dla węgla w Polsce, ja może nie będę się tak bardzo szczegółowo w to wdawał, natomiast może państwo słyszeli, że jest ta data 2049 roku jako moment odejścia od wydobycia na Śląsku, natomiast tu się nie mówi o Lubelszczyźnie, ale... Ta data jest krytykowana z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że większość elektrowni węgla w Polsce powstała już w latach 60., 70., więc one są przestarzałe, będą wyłączane. Nie ma za bardzo perspektyw na budowanie nowych bloków węglowych. Koszty utrzymania tych nierentownych elektrowni będą ogromne, co przełoży się na rachunki za prąd i w perspektywie 15 lat to może oznaczać wzrosty nawet o 800 zł na gospodarstwo domowe. I pojawiają się analizy, że Polska ma bardzo duży problem z odchodzeniem od węgla ze względu na duży udział węgla w miksie energetycznym, ale eksperci pokazują, że w 2030 bylibyśmy w stanie zredukować zużycie węgla z 34 milionów ton do 10 milionów ton w energetyce i dalej w 2040 jeszcze dalej. No i wreszcie można pomyśleć, to może węgiel wydobywany w Polsce będzie eksportowany, natomiast pewnie państwo wiedzą, że koszty wydobycia w Polsce są stosunkowo wysokie, stąd między innymi problem też importu węgla zza wschodniej granicy, który obserwujemy w Polsce w ostatnich latach. I schodząc jeszcze szczebel niżej, czyli ze szczebla krajowego na szczebel regionalny, mówiłem o tym mechanizmie sprawiedliwej transformacji. Żeby te środki pozyskać, regiony muszą przygotować takie terytorialne plany sprawiedliwej transformacji. Lubelszczyzna taki projekt takiego planu złożyła w Komisji Europejskiej, on jeszcze nie jest zaakceptowany. Tutaj powiedzmy gra toczy się o 1 mld zł, bo o około 250 milionów euro. Dla regionu właśnie, bo to nie jest dla całego województwa, tylko dla tych kilku powiatów, które są położone w pobliżu tutaj lubelskiego zagłębia węglowego. Więc jakie są założenia w tym planie wojewódzkim? Założenie jest takie, że wydobycie węgla energetycznego zostanie ograniczone do 6,5 miliona ton w 2030 i 2,5 miliona ton w 2040. Same władze wojewódzkie po uzgodnieniu z Bogdanką deklarują takie liczby, więc widać, że tutaj jest pewna rozbieżność względem tego, co było w samych planach rozwoju kopalni. To oczywiście pociągnie za sobą spadek liczby miejsc pracy zarówno w samej kopalni, jak i też u kooperantów. Tutaj trudno jest dokładnie powiedzieć, ale jakie to będą liczby, natomiast w perspektywie 2030 roku pracę straci około 4000 osób, w tym 1700 w samej kopalni. No i należy zadać sobie pytanie, czy te deklaracje wystarczą do tego, aby te środki z funduszu trafiły do województwa lubelskiego, bo pamiętajmy, że założenie jest takie, że celem tego mechanizmu sprawiedliwej transformacji jest doprowadzenie do wygaszenia lub znaczącej redukcji wydobycia. Więc pytanie, czy Unia Europejska uzna ten plan za wystarczający? Oceny ekspertów na tym etapie są takie, że nie, że to nie będzie wystarczające. I teraz, żeby pokazać, że to może wyglądać inaczej, Wielkopolska Wschodnia, jeden z regionów także węglowych, chociaż oczywiście węgla brunatnego, który zadeklarował w swoim terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji, że wygasi zupełnie wydobycie węgla w perspektywie do 2030 roku z poziomu 7 milionów ton
w 2019. Co więcej, wykorzystując środki właśnie trafiające za sprawą mechanizmu sprawiedliwej transformacji, planuje utrzymać, bo tam oczywiście oprócz kopalni są także elektrownie, te elektrownie zostaną także zamknięte, w ich miejsce mają się pojawić nowe moce wytwórcze odnawialnych źródeł energii, które zapewnią ten sam poziom 1,2 gigawata w 2030 roku, co według założeń tego projektu ma doprowadzić do stworzenia dodatkowo 12 tysięcy miejsc pracy przy obsłudze właśnie tych nowych źródeł energii. I co istotne, te fundusze sprawiedliwej transformacji będą skierowane także właśnie na rozwój nowych branż, ale także na przekwalifikowanie, wsparcie pracowników sektora węglowego. I teraz ta druga ścieżka, czyli rozwój ukierunkowany na dziedzictwo naturalne i kulturowe. Myślę, że tutaj Państwo jako mieszkańcy, mieszkanki regionu macie sami wyobrażenie tego, co stanowi ten walor tutejszy, więc ja tutaj wymienię tylko kilka rzeczy, które mogą być taką sprężyną nakręcającą ten proces rozwoju, czyli cenne przyrodniczo-torfowiska, kilkadziesiąt jezior, czyste środowisko, dolina nieuregulowanego Bugu, to po tej stronie bardziej powiedzmy przyrodniczej, po stronie kulturowej, tradycyjny krajobraz rolniczy, tradycyjna architektura drewniana, wielokulturowa spuścizna czy liczne zabytkowe świątynie różnych wyznań. Więc spójrzmy, mi najbliższy ze względu na wykształcenie jest ten wątek przyrody i walorów przyrodniczych. I można na to patrzeć tak, jak, że mamy pewne środowisko, pewne jakby zasoby przyrodnicze, one mogą stanowić nasz kapitał, czyli nasz jakby wkład do rozwoju. I tutaj jest taka mapa, która pokazuje, może trochę to jest skomplikowane, więc krótko opowiem, pokazuje te gminy, które leżą tutaj na terenie Polesia Lubelskiego i ten intensywność tego koloru zielonego jest pochodną tego, jak dużą część powierzchni gminy zajmują obszary chronione Natura 2000. Natura 2000, czyli taka ogólnoeuropejska sieć obszarów chronionych, która obejmuje te obszary, które są cenne przyrodniczo. Widać, że gmina Urszulin jest tutaj w pewnym sensie liderem. Tak? W jej przypadku około połowy obszaru gminy obejmują te obszary Natura 2000. Widać, że w innych gminach to jest mniej. Tutaj jest legenda, można spojrzeć, jak to mniej więcej wygląda. Na to nakłada się jeszcze Poleski Park Narodowy. Tutaj w tych dwóch fragmentach park plus otulina, a na to jeszcze nakłada się Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, czyli podkreślenie tego naprawdę międzynarodowej rangi, wyjątkowości tego ekosystemu poleskiego. I tutaj jakby on jest podzielony na takie trzy części, czyli ta część rdzeniowa, to są te różowe fragmenty, taka część bardziej powiedzmy buforowa, czyli związana z tym, żeby ten rdzeń w odpowiednim stanie zachować, i ta część peryferyjna, która jest, ma największy zasięg. I to jest, o takim mniej więcej obszarze mówimy, kiedy mówimy o tym cennym ekosystemie na skalę europejską, jaki tutaj na Polesiu mamy. I teraz, co pokazują badania w polskich gmin, i to jest częściowo było to zaskakujące dla badaczy, dlatego że Natura 2000 jest często postrzegana jako ograniczenie, prawda? No bo mamy jakiś las i nie możemy go wyciąć w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, bo Natura 2000 nam to utrudnia. Natomiast, czyli nie możemy go w pełni wykorzystać surowcowo. Natomiast okazuje się, że te obszary Natura 2000, gminy mające wysoki udział obszarów Natura 2000, notują szybsze tempo rozwoju. I tutaj wracam na chwilę do tego, co pokazywałem wcześniej, czyli Urszulin z najwyższym tempem rozwoju wśród wszystkich gmin tutaj tego obszaru, tak? Czyli widzimy to także na Polesiu Lubelskim. One nie tylko notują to wyższe tempo rozwoju gospodarczego, mierzone dochodami własnymi, ale mają lepsze wyniki w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, cieszą się wysoką i rosnącą popularnością wśród turystów. Mają też pewne problemy, to nie jest tak, że to jest tylko droga usłana różami, dlatego że trudniej im przyciągnąć inwestorów zewnętrznych, mają też bardziej rozdrobniony rynek pracy z większą ilością mniejszych przedsiębiorstw. Natomiast to nam pokazuje, że ta Natura 2000, ona faktycznie ma taki charakter kapitału przyrodniczego, czyli że to jest coś, na czym te gminy są w stanie urosnąć, na czym są w stanie rozwinąć się gospodarczo, ściągając ludzi, ściągając pieniądze, które trafią do lokalnej gospodarki. Do tego dochodzi jeszcze drugi aspekt, który ja tylko krótko powiem, jest taki termin usługi ekosystemowe, czyli w jaki sposób ta przyroda, którą mamy na naszym terenie, może zapewniać nam pewne bardzo ważne korzyści dla człowieka, tak? Czyli że cenność tych ekosystemów, które tutaj mamy, nie wynikają tylko z tego, że żyją tam rzadkie gatunki ptaków czy roślin, ale to wynika także z tego, że takie ekosystemy bagienne magazynują
wodę, co jest bardzo istotne w okresie suszy, czy magazynują dwutlenek węgla, co jest bardzo istotne w kontekście kryzysu klimatycznego. Na razie te rzeczy są, powiedzmy, mało dostrzegalne, ale wraz z tym, jak warunki klimatyczne będą się pogarszać, jak też presja na zwalczanie kryzysu klimatycznego będzie rosła, to może się okazać, że inne gminy, które takiego potencjału nie będą miały, czy inne regiony, będą musiały płacić za to, co tutaj jakby te torfowiska w pewnym sensie zapewniają nieodpłatnie. I to jest właśnie ta koncepcja usług ekosystemów, o której chciałem powiedzieć. Oczywiście tutaj mówiłem o tym na bardziej ogólnym poziomie. To podstawowym sposobem wykorzystania takiego bogactwa przyrodniczego czy tego spuścizny kulturowej jest turystyka. I turystyka jest generalnie jednym z najszybciej rosnących sektorów gospodarczych. I jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o obecne wykorzystanie turystyczne tego regionu? Więc mamy Park Narodowy, który jest odwiedzany przez, w 2020 roku odwiedziło 85 tysięcy osób. To jest wciąż na skalę takiego parku jak Tatrzański, który odwiedza 3 miliony osób, można powiedzieć, że to jest mało. Z drugiej strony to jest ponad czterokrotny wzrost na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat. To jest, Poleski Park już odwiedza więcej osób niż Biebrzański Park, który jest takim najsłynniejszym parkiem wodno-błotnym w Polsce, dodatkowo cztery razy większym niż Park Poleski. Jak pokazują badacze, Poleski Park jest atrakcyjny w różnych sezonach, co też jest istotne, ponieważ parki górskie czy nadmorskie są często, mają bardzo krótki sezon, więc wtedy ta turystyka nie stanowi takiej dobrej dźwigni rozwoju, jak mogłaby w sytuacji, jeśli ci turyści przyjeżdżają przez większą część roku. Natomiast jego problemem jest to, że jest peryferyjnie położony i słabo rozpoznawalny. Nawet w samym województwie lubelskim jest tak, że świadomość tego, że taki park istnieje i że jest interesujący, jest niewielka, znacznie niższa niż w przypadku Roztoczańskiego Parku. Dodatkowo ma słabo rozbudowaną bazę noclegową. I to też jest problem pod kątem tego, na ile te pieniądze z przyjazdów turystów faktycznie zostają w lokalnej gospodarce. No i dalej mamy jeszcze kilka punktów, to Państwo na pewno wiedzą to nawet lepiej niż ja. Włodawa z Festiwalem Trzech Kultur, jedno tak naprawdę z popularniejszych turystycznie miast na mapie Lubelszczyzny, Jeziora Piaseczno, Zagłębocze Białe, czyli po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, no tutaj w okolicy w promieniu 100-200 kilometrów nie ma innych jezior, więc ludzie będą siłą rzeczy ciągnęli na Jezioro Łęczyńsko-Włodawskie. Wreszcie Greenvelo, które też jest coraz chętniej wykorzystywane, i powiat zamojski i włodawski to są te dwa miejsca na mapie Lubelszczyzny, gdzie najwięcej tych rowerzystów się pojawia. Natomiast niewątpliwie potencjał rozwoju jest, i to w ekoturystyce, w turystyce ptasiej, religijnej czy w różnych formach turystyki aktywnej. I teraz kilka słów o tym, żebyśmy to, co ten obraz, jaki mamy tu lokalnie, zestawili z trendami, które rysują się w skali międzynarodowej czy w skali ogólnopolskiej. Po pierwsze, widać, że rośnie liczba odwiedzin obszarów chronionych. To jest 8 miliardów rocznie w skali świata, więc to pokazuje, że te różne miejsca, które są popularne, te przyrodnicze destynacje, one będą podlegały zatłoczeniu i będzie potrzeba szukania coraz to nowych miejsc, które są stosunkowo nieodkryte. I tutaj to jest oczywiście szansa także dla Polesia. Przychody z ekoturystyki rosną sześciokrotnie szybciej niż w całej branży turystycznej, co pokazuje, że ten wycinek sektora turystycznego ma szczególnie wysokie tempo rozwoju, czyli jest szczególnie duże zapotrzebowanie na tego typu ekoturystykę. Wreszcie w Stanach Zjednoczonych badania takie szeroko zakrojone wykazały, że birdwatching, czyli ta turystyka ptasia, jest najpopularniejszą formą aktywności na wolnym powietrzu. Już ponad 70 milionów ludzi w 300-milionowym kraju praktykuje z jakąś tam dozą regularności to oglądanie ptaków, wycieczki ukierunkowane na podglądanie ptaków. Jeśli spojrzymy na Białowieski Park Narodowy, on jest bardziej znany niż Poleski, ale jeśli chodzi o łączną liczbę turystów, to jest zaledwie dwa razy więcej. 160 tysięcy turystów rocznie odwiedza Białowieski Park Narodowy, co przekłada się na ponad 60 milionów złotych trafiających do lokalnej gospodarki. To są opłaty za usługi noclegowe, za gastronomię, to są opłaty za przejazdy, za przewodników turystycznych, upominki itd., itd. I tutaj, co istotne, w tej grupie największe pieniądze zostawiają właśnie ptasiarze, właśnie turyści przyjeżdżający w ramach tej turystyki birdwatching, którzy zostawili prawie 10 milionów złotych w tym 2016 roku. Wreszcie agroturystyka jako forma dodatkowego dochodu. To są, co prawda, nie ma nowszych badań niestety, natomiast badania sprzed 10 lat pokazują, że dobrze prosperujące agroturystyki z okolic Białowieskiego, Biebrzańskiego Parku, czyli mówimy też tereny wiejskie, Polska Wschodnia, to jest dodatkowe 30 tysięcy złotych dochodu.
A biorąc pod uwagę samą inflację, to już byłoby 40 tysięcy. Natomiast można zakładać, że właśnie po 10 latach to nie tylko inflacja, ale też wzrost zainteresowania tą formą turystyki. I teraz jako taki przykład, punkt odniesienia, Park Narodowy Müritz w Niemczech, północno-wschodnie Niemcy, utworzony w 1990 roku, tak samo jak Park Poleski, podobnie jak Park Poleski położony na Pojezierzu, podobnie jak Park Poleski miejsce, w którym można oglądać żurawie na przelotach, można oglądać orlika krzykliwego, chociaż ogólnie gatunków ptaków jest tam mniej wyraźnie niż w Parku Poleskim, ale odwiedza go 375 tysięcy turystów rocznie, zostawia tam 20 milionów euro, czyli powiedzmy rząd wielkości 80-100 milionów złotych. I badania niemieckie, bo niestety w Polsce takich badań nie mamy, mówią, że te pieniądze zostawiane tam rokrocznie przez turystów przełożyły się na powstanie prawie 800 nowych miejsc pracy. Czyli mamy tutaj jakby wymierną ilość, tak? Pokazaną, że ten park narodowy przyciągający ludzi jeziorami, ptakami, dzikimi lasami, jest w stanie zapewnić 800 miejsc pracy w lokalnej gospodarce, w gastronomii, w usługach noclegowych, przewodników turystycznych, ornitologów i tak dalej. W skali całej niemieckiej gospodarki parki narodowe zapewniają 85 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście ta turystyka nie jest jedyną dziedziną, którą można rozwijać w oparciu o to dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo naturalne. Jest cała szeroka gama takich działów. Może tutaj warto zwrócić uwagę na to, że każdy region w Polsce ze względu na konieczność priorytetyzacji wydatków unijnych musiał wybrać tak zwane inteligentne specjalizacje. I 3 z 5 inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego są zbieżne właśnie z wykorzystaniem takich naturalnych czy kulturowych zasobów regionu. To jest żywność wysokiej jakości, to jest zdrowe społeczeństwo, zielona gospodarka. Więc to właśnie pod tymi hasłami, inwestycje kryjące się pod tymi hasłami mają większą szansę na dofinansowanie ze środków unijnych, a to są główne środki inwestycyjne w Polsce. Kolejna rzecz to to, że wedle strategii unijnej 25% żywności trafiającej na rynek już w perspektywie 10 lat to ma być żywność z gospodarstw ekologicznych. W Polsce na razie te gospodarstwa ekologiczne odpowiadają za 3,5% produkcji. To oznacza, że tutaj jest także potrzeba szybkiego zwiększenia produkcji gospodarstw ekologicznych, czyli będą trafiały też duże środki na to, żeby to rolnictwo ekologiczne rozwijać. Więc to jeśli chodzi tutaj o tą żywność. Natomiast warto wspominać także o tym, że to nie jest tylko rolnictwo, ale to jest też rosnący potencjał przetwórstwa rolno-spożywczego. To jest chociażby biomasa wykorzystywana do celów produkcyjnych czy energetycznych. Tutaj taką przykładem są spółdzielnie energetyczne, które mogą właśnie takie biogazownie rolnicze czy powstawać. To jest dosyć nowa forma, jeszcze wciąż w Polsce nie za bardzo przetestowana, ale jeszcze nie upowszechniona. Natomiast jeśli Państwa interesuje na przykład czym są klastry odnawialnych źródeł energii, tutaj w dużej mierze w tym przykładzie, który Państwu pokazuję, oparte na energetyce słonecznej, czyli podobnie tak jak tej, która ma tutaj potencjał rozwoju na Lubelszczyźnie, to zachęcam do zobaczenia tej inicjatywy Z-Cluster. To jest powiat zgorzelecki, czyli także miejsce wydobycia węgla, Worek Turoszowski, gdzie właśnie samorządowcy, przedsiębiorcy, instytucje badawcze, zdając sobie sprawę z tego, że to wydobycie węgla będzie musiało się wkrótce skończyć, stworzyli taką koalicję i wspólnie planują, w jaki sposób mogą wykorzystać dostępne środki na transformację, na to, żeby od tego węgla odejść, a jednocześnie jak najlepiej wykorzystać lokalny potencjał, kompetencje pracowników, infrastrukturę czy położenie, w tym wypadku przygraniczne z Niemcami. Dobrze, żeby nie przedłużać, to przejdę już do podsumowania, czyli gdybyśmy spojrzeli teraz tak bardziej całościowo na te dwie ścieżki przedstawione, czyli ta ścieżka intensywny rozwój lubelskiego zagłębia węglowego oraz rozwój kierunkowany na dziedzictwo naturalne i kulturowe. Jak można by to podsumować? Więc tutaj po tej stronie mamy niewątpliwie wysoki poziom dochodów podatkowych tych gmin, na terenie których jest zlokalizowana sama kopalnia, bo niekoniecznie już tych gmin sąsiednich, które ponoszą konsekwencje działania tej kopalni. Co się przekłada na przykład na więcej inwestycji publicznych, co widać, znajduje odzwierciedlenie na przykład w jakości dróg, chodników, oświetlenia,
czy ewentualnie jakieś tam tego, że szkoły są lepiej doposażone. Z drugiej strony działanie kopalni to jest też wysoki poziom wynagrodzeń pracowników. Tak? To jest Bogdanka niewątpliwie jest w stanie zapewnić stosunkowo wysokie wynagrodzenia na tle tego, jak na przykład sektor turystyki, gastronomii, czy jakieś inne tutaj, czy rolnictwa. Wreszcie to jest też wykorzystanie istniejących kompetencji i infrastruktury. Więc to jest ten pozytywny element tej ścieżki. Natomiast to, co jest najbardziej wątpliwe w jakby proponowaniu tej ścieżki jako takiej przyszłościowej dla Polesia Lubelskiego, to to, że wzrost wydobycia czy utrzymanie zatrudnienia są nierealistyczne ze względu na czynniki polityczne i ekonomiczne. Czyli widzimy, że tutaj pojawiają się czynniki ekonomiczne związane z rosnącymi kosztami, czynniki polityczne związane z tymi decyzjami, które zapadają przede wszystkim na szczeblu międzynarodowym, ale znajdują przełożenie na to, jak to wygląda w Polsce, dlatego że Polska w tym określonym otoczeniu międzynarodowym funkcjonuje, że to po prostu ten wzrost wydobycia staje się nierealistyczny i ta presja będzie tylko rosła z czasem. Kolejna rzecz to, ja mówiłem na początku o tym, że rozwój to jest nie tylko dobre warunki życia, ale to jest też adaptacyjność, czyli zdolność do sprostania pojawiającym się wyzwaniom. I taki monopol gospodarczy, jaki powstaje w takim terenie wokół takiego jednego dużego zakładu pracy i jednego opartego na jednym sektorze, jest bardzo zależny od decyzji zapadających gdzieś na wyższych szczeblach, tak? Czyli tutaj kwestia tego, czy będzie dofinansowanie ze Skarbu Państwa, jakie będą ceny na rynkach światowych, jaka będzie polityka unijna. To wszystko jest decydowane gdzieś indziej, natomiast skutki odczuwane są tu lokalnie. Tak? Warto przypomnieć sobie historię Wałbrzycha. Tak? Decyzja, która zapadła w Warszawie o tym, że kończymy wydobycie węgla, wpędziła Wałbrzych w kryzys społeczno-gospodarczy na 20 lat. Więc to jest ryzyko takiego monopolu gospodarczego. Wreszcie negatywny wpływ na możliwość rozwoju alternatywnych gałęzi gospodarki, między innymi szkody w środowisku prowadzące jakby do utraty tego cennego potencjału oraz ryzyko utraty środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej, czyli to, o czym mówiłem, że te środki trafią do regionów, które zadeklarują znaczącą redukcję wydobycia. I teraz, co można powiedzieć o tej ścieżce rozwoju ukierunkowanej na dziedzictwo naturalne i kulturowe? Tutaj na pewno będzie większa różnorodność, chociaż i też rozdrobnienie podmiotów gospodarczych, czyli tu jest kwestia tego, na ile znajdą się tutaj kreatywne osoby chcące jakby pójść za tymi pojawiającymi się szansami, czyli kwestia przedsiębiorczości. Z drugiej strony to daje też pewną adaptacyjność, bo więcej mniejszych jest w stanie lepiej wytrzymać takie zachwiania pojawiające się z zewnątrz niż jeden kolos, który może zostać jakby metaforycznie wytrącony z równowagi. To jest też bardziej trwały model rozwoju, bo czerpie z lokalnych zasobów, wychodzi naprzeciw tym trendom i wyzwaniom, o których mówiłem. To widać też w tej dynamice rozwoju, tak, tych gmin z wysokim udziałem obszarów Natura 2000. To są pozytywy, natomiast to nie jest tak, że ta ścieżka nie ma pewnych zagrożeń czy ryzyk. Tutaj pojawi się niewątpliwie luka w dochodach podatkowych gmin, tak, że te dochody, które obecnie płaci kopalnia, znaczy te podatki od nieruchomości, które obecnie płaci kopalnia, to jest bardzo istotny element dochodów takiej gminy jak Puchaczów. Jeśli kopalnia zostanie zamknięta, te dochody zostaną utracone. Będą też prawdopodobnie, przynajmniej początkowo, niższe wynagrodzenia w gospodarce. Pytanie, czy będą środki na to, żeby to zrekompensować? I tutaj jakby te środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji miałyby właśnie temu służyć, żeby rozwinąć nową działalność wytwórczą, w tym związaną z odnawialnymi źródłami energii, z przetwórstwem rolno-spożywczym i w ten sposób jakby znaleźć jakieś alternatywę dla tej kończącego się wydobycia. I wreszcie może warto wspomnieć o tym, że żeby nie koncentrować się jedynie na turystyce w takiej ścieżce, dlatego że sama turystyka przez to, że polega na napływie osób z zewnątrz, też jest podatna na zewnętrzne kryzysy. To pokazał COVID. Tak? Jednego dnia, z dnia na dzień wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Tutaj wojna w Ukrainie to też jest pewne ryzyko, które może ograniczać jakby właśnie perspektywy, przynajmniej czasowo, perspektywy rozwoju tej ścieżki. Więc tutaj należy pamiętać o tej właśnie kwestii adaptacyjności, tego, żeby mieć możliwość dostosowania się do zmieniających się trendów. I to tyle. Bardzo mam nadzieję, w sensie mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Mam nadzieję, że też Państwu to jakoś Państwa zainspiruje. Jeśli będą jakieś pytania, to ja z chęcią odpowiem. Dziękuję.